W samo południe, piątek, 5 kwietnia, witajcie w programie W samo południe. To jest Jakub Zarzycki. Witaj, Jakubie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jakub zaliża średnią wieku w naszym studiu i w naszej redakcji do... Ile nam wyszło? 31,5. 31 mamy średnia. Bez pół, ale okay. Do pół. Okay. Ale będzie więcej, bo za 9 dni kończysz ile? 20 lat. 20 lat. Byłeś szefem Młodzieżowej Rady Miasta w tak, Wrocławcu. Byłem. I cię co, wyrzucili cię? Nie no, skończyła mi się kadencja. Skończyła się kadencja, tak? A teraz jesteś radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Tak. Po co? Po to, żeby działać, żeby zbierać doświadczenie i żeby pokazać, że młodzi ludzie też potrafią. Coś. A co działać? Znaczy, co tam robisz, że tam jesteś? Uczymy się samorządności, uczymy się takich podstawowych rzeczy, wie pan. Idziemy do przodu i w sumie mamy teraz taką fajną sprawę, ponieważ prowadzimy i zajęcia w szkołach na temat samorządności i w czerwcu spotykamy się w sumie na ogólnopolskim kongresie Młodzieżowych Rad i Sejmików. Okej. Nowa Gazeta Polecin Info jest w Wrocławcu i w całym powiecie, bo tak ją kolportujemy i w tej gazecie też piszą na przykład o Jakubie Zarzyckim i tu jest jeszcze jakiś kolega twój. Sebastian Pokora. Że 7-8 czerwca we Wrocławiu odbędzie się drugi ogólnopolski kongres Młodzieżowych Rad i Sejmików i wy jesteście kim? Delegatami, tak? Na ten sejmik? Tak. Po co? Co z tego wynika? Co wynika z tego, że jesteśmy delegatami, no, czy po prostu... Nie, posiedzicie sobie dwa dni i pogadacie, czy nie. Konkret z tego wynika? Tak. Spotykamy się po to, żeby znaleźć miejsce dla ludzi, którzy mają doświadczenie, którzy mają, można powiedzieć, poglądy swoje i wymienić się tym doświadczeniem i poglądami. Okej. Okay. Masz jakieś poglądy swoje? Każdy ma jakieś poglądy. Jakie masz poglądy? Wie pan, to jest sprawa w sumie subiektywna, tak? Nie. Gdzieś włączyło się. To nie ma być wywiad z tobą, tylko komentowanie wydarzeń bieżących w Bolesławcu. Za każdy komentarz można dostać taką, taki odblask. One się przydają bardzo. Kto śledzi informacje o wypadkach, to wie, że bardzo się przydają. Masz jeden biały, jeden czerwony, już możesz sobie zrobić na przykład narodowy odblask. Jak ktoś chce taki odblask i skomentuje coś pod naszym programem, to może przyjść sobie po niego w dni robocze od 8 do 13. Tu jesteśmy, to znaczy tu, czyli w redakcji Bolecin Info przy Bohaterów Getta 2. Gazeta jest dostępna w całym powiecie. Ty jesteś radnym i wybierasz się na kongres. A bywasz w bolesławskich restauracjach? Czasami bywam. Zdarzyło ci się spotkać Amerykanów? Zdarzyło mi się. Czekaj, Michał nas wita. Cześć Michale, witamy cię. Dostrzegłeś jakieś oznaki rasizmu ze strony Polaków albo nietolerancji? Nie, wydaje mi się, że są ludzie i ludziska. Każdy właśnie może w jakiś sposób się trochę wygibać i... Na co dzień przebywasz więcej we Wrocławiu, nie? Tak. Tam zauważysz jakieś takie rzeczy, czy już... Nie, tam właśnie widzę, że każdy patrzy na siebie i nie zwraca uwagi na to, jak to wygląda, jaki jego jest kolor skóry. No. Widziałeś, bo słyszałeś o bolesławskich ekscesach, tak? Tak, ulice uliczne i tak dalej, i tak dalej. Jeden pan żołnierz po cywilnemu po godzinach troszeczkę tam sobie dziabnął z tego, co ustawiła policja. Wyskoczył do Amerykanina, który też był żołnierzem i też prawdopodobnie nie był zupełnie trzeźwy. I tam chłopaki się trochę pokłócili, ten go powyzywał brzydko bardzo i rasistowsko. Jak myślisz, z czego takie zachowania wynikają? No po pierwsze pewnie alkohol. A po drugie, no może ludzie nie są przyzwyczajeni do tego. Amerykanów mamy od ilu? Od 2 lat? Z półtorej roku. Z półtorej roku, no właśnie. No i dla niektórych to może być po prostu nowość. A widzisz ich zachowanie w Bolesławcu jakoś? Nie, często je widuję w restauracjach po prostu, jak idę na ogródkach czy coś, to... Jakie masz wrażenia? Człowiek jak człowiek. Ja mam wrażenie, że są strasznie hałaśliwi czasami, że zachowują się strasznie... Ale my chyba tak czasami się... My też. No my właśnie, też, więc to trzeba patrzeć na siebie moim zdaniem też, a potem na kogoś innego. Myślę, jest to, że Polacy twierdzą, że Amerykanie nie potrafią pić alkoholu i dlatego sobie nie dają z nim rady i się zachowują czasem, jak sobie zachowują, a tutaj akurat agresorem był Polak, który... Też był wypity, nie? No tak to działa. Swoją drogą to sprawa może mieć dosyć ciekawy finał, wiesz, bo na przykład z tego, co się dowiedzieliśmy, to zaszło bardzo wysoko w wojsku i tam się zastanawiają, prawdopodobnie ten prowody całych wydarzeń będzie miał poważne jakieś konsekwencje, tak? Zbierają informacje na ten temat, żandarmeria wojskowa, Amerykanie się interesują tematem i zastanawiają się nad czymś takim, jak embargo dla Amerykanów na bolesławieckie zabawy popołudniowo-wieczorne i restauracje. Podobno już jest nieoficjalny zakaz na niektóre kluby i knajpy w Bolesławcu i może być zakaz na wszystkie. Co z tego wyniknie, jak myślisz? No i może być jeszcze gorzej. W sensie? No mogą wyjść na ulicę i zacząć jakieś rozruby na ulicach, chociaż no nie jestem tego pewien.
pewien sposób też można pomyśleć, że Polacy mogą teraz się poczuć bezpieczni, Bezpieczni? bolesławianie. A myślisz, że czują się niebezpiecznie przez to, że Amerykanie tu są? Nie, może po prostu w takich sytuacjach jak ostatnio w jednej z restauracji mogą się nie czuć bezpiecznie, jeżeli wtedy coś się stanie. Witamy Sebastiana, Krzysztofa, Damiana, Remigiusza. Michał pisze, że Amerykanie robią bałagan. Michał, rozwiń swoją myśl, bo nie wiem, czy chodzi na przykład o to, że wrzucają puszki do ogródka, czy o coś innego. Wiesz co, bo to tak wygląda troszkę, że jak oni dostaną zakaz na przykład nabywania w restauracjach, bolesławców, klubach, knajpach, dyskotekach, etc. Dużo tego nie ma i też tam szału nie ma, nie? To co, no to wsiadną w autobus albo w taksówki, pojadą sobie, nie wiem, do tak, Zgorzelca, do Legnicy, tak. Do Lubina, do Wrocławia. No właśnie miałem taką ostatnią sytuację, że spotkałem jednego z żołnierzy, który stacjonuje w Bolesławcu we Wrocławiu. Co robił? Wie pan co? No po prostu spotkałem ich i byli w restauracji, tak? I tam jaki dialog się wytworzył i nagle okazało się, że jest z Trzebienia dokładnie, więc no Bolesławie. No i tam miał taki obóz w lesie ładny, mieszkańcy Trzebienia kochają dojazd do tego obozu, tam koło krzyża i rozwalone skrzynki pocztowe. Zresztą tych wypadków z Amerykanami już jest mniej, nie? Zdecydowanie i jakby się no, oswoili z naszymi drogami. No. Jak oni zostawią te pieniądze we Wrocławiu, w Legnicy czy w Zgorzelcu, to nie zostawią w Bolesławcu. No tak. No. I tutaj tak naprawdę bolesławscy restauratorzy będą w plecy na tym, nie? Będą w plecy. Będą w plecy. Tak, co, możemy pogratulować panu temu, który tam wyzywał jednego z Amerykanów, nie? Że facet ma wyobraźnię i życzy mu udanej kariery w wojsku, nie? Wiesz, dlaczego podobno Amerykanie nie reagują na zaczepki Polaków i nie reagują agresją i nie dochodzi do jakichś bujek? Nie mam pojęcia, dlaczego. Oni mają taką dyscyplinę wprowadzoną i taki prikaz z góry, nie prikaz, bo to Rosjanie mieli prikaz. Jakieś takie zasady, że jeżeli ktokolwiek na rozrabia, to od razu się pakuje, leci do domku. A oni specjalnie się spieszą chyba do tego domku, co widać zresztą, tak. Nie? Ty się wybierasz na ten kongres, myśmy o tym napisali na bulletinku, tak. I tam mówiliśmy, że czytałeś komentarze pod tą informacją. No, zawsze sobie czytam komentarze. I że ci się spodobały. Spodobały mi się, tak. Co ci się spodobało w tych komentarzach? No, twój ulubiony na przykład jak wygląda? Było coś o smrodzie. Nikt mnie nie nazwał nigdy smrodem i to mi się tak spodobało w sumie. Że jesteś smrodem? Tak, tak. Że tak naprawdę spodobało mi się to, bo no taka nowość. Nikt... W sensie dosłownym wy tego nie czujecie, ale ja to czuję, to jest absurdalny zupełnie komentarz, nie? Przepraszam cię, bo Michał pisze, że taksówkarze zarobią na wożeniu Amerykanów. Oczywiście, no. Pytanie, czy nasi, czy wrocławscy, czy zgorzeleccy. I że w niektórych knajpach obsługiwana jest tylko amerykańska armia. Nie wiem, nie słyszałem o czymś takim. Michał, jak możesz podać jakieś przykłady, to możemy to zweryfikować, jeżeli słyszeliście o tym, bo ja nie zauważyłem, żeby gdzieś było. Fakt, że ja dużo po knajpach nie chodzę. I tyle. Witam nas również Przemek Kania. O, widzisz? Twój kolega z redakcji, Przemka. Młody Bolesławiec. I Wojtek nas wita. Słuchaj, rowery miejskie w Bolesławcu wrócą 15 kwietnia, czyli prawie z okazji twoich urodzin, no, tak? No. No i dostanę coś. Jeździłeś rowerem miejskim w Bolesławcu? Nie, nie miałem okazji jeszcze. A we Wrocławiu na przykład? Też nie, wie pan co. Nie. Mieszkasz w Wrocławiu, nie jeździłeś? Nie, nie jeździłem. Czemu? Tramwajami się poruszam. No ale z czego to wynika, że ten rower miejski ci nie rajcuje? Nie, wie pan co, może nie, że nie rajcuje, ale jakoś nigdy się nie mogłem do tego zebrać. W Bolesławcu rowery miejskie pojawiły się po wyborach samorządowych jesienią. Były takie plotki, że to był taki argument na drugą turę, gdyby się wydarzyło, ale się nie wydarzyło, nie, że wprowadzono. Je trochę tam postały, parę osób się przejechało, zimno było jak diabli. Sensu to żadnego nie miało, żeby je na jesień wstawiać. Teraz będą postawione znowu. I słuchajcie, to jest też informacja, którą dzisiaj znajdziecie na Bolesinfo. Nie będzie już dwóch miejsc, czyli termy i biurowiec, tylko będą pod biurowcem, przy termach, na Orliku, na osiedlu przy lesie, przy basenach letnich, na spacerowej, na terenie leśnego poteku i przy Tesco. Myślisz, że to ma sens? 30 rowerów będzie. Tak, wydaje mi się, że to ma sens, ponieważ w sumie teraz powstała nowa obwodnica, tak, w Bolesławcu. Jest ona w sumie idealna do jeżdżenia rowerem, jest tam ścieżka rowerowa i mega fajnie, zwłaszcza w taką pogodę jak dzisiaj. No ale co, ludzie nie mają rowerów, że będą brać te, czy co? A we Wrocławiu ludzie nie mają rowerów? Mają. No właśnie. We Wrocławiu może więcej kradną rowerów niż w Bolesławcu. Masz rower? Mam. Gdzie go masz, w Bolesławcu czy w Bolesławcu? Aha, czyli... Okej, okay, dobra. Kosztuje to wszystko, słuchaj, podobno jednorazowo 124 800 zł netto. Rzeczy mało. Duże pieniądze. 30 rowerów. Ale... A płacisz podatki w Bolesławcu? Tak, płacę podatki. W Bolesławcu? Tak. Masz kartę mieszkańca? Właśnie złożyłem wniosek. Nic nie ma o tym, żeby one były na przykład za darmo dla tych, którzy mają kartę mieszkańca. Tak.
I to mnie rozczarowuje strasznie w tym momencie. A mi się podobał żart Prima Aprilicowy z kartą Bolesławca na skatepark. Podobał ci się? Tak. Dobrze, dziękuję ci Boże. Sam go wymyśliłem, myślałem, że jest strasznie głupi, ale ale nie, naprawdę niektórzy ludzie się łapali z mojego środowiska na to. No bo chodzi o to, że on był prawdopodobny, tak? Skoro tak. Termy są tańsze, czy orka jest tańsza, czy coś tam skarta mieszkańca, no to skatepark tylko dla mieszkańców. Ale powiem ci, że wielu Bolesławca by się ucieszyło z tego, tak? Bo byłby tam mniejszy tłok, tak? Ale wie pan co, chyba po to jest ten skatepark, żeby młodzi ludzie z całych okolic zjeżdżali. Przecież jak było to otwarcie, to ludzie z Wrocławia, z całej Polski przyjeżdżali, żeby się przejechać na tym fajnym skateparku. A złożyłeś wniosek o kartę mieszkańca, bo chcesz mieć taniej, czy podoba ci się idea? Podoba mi się i idea, i w sumie no wiadomo, że koszta też można ponosić większe, a fajnie sobie pójść na takie termy i zapłacić mniej. No ale ja na przykład korzystam z term cieplickich, czyli miasto Jelenia Góra i dosyć często ostatnio w ogóle i co się dzieje? I ja tam przyjeżdżam, tam jest drogo w ogóle. Płacę i gdybym na przykład, gdyby w Jeleniej Górze były takie płace jak w Bolesławcu, no to płaciłbym drożej. No tak. Ta filozofia jest fajna, kiedy jesteś bolesławianinem, no tak, ale no, w momencie, w którym się zameldujesz. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia zawsze. Dla mnie to ma jakiś element dyskryminacyjny jednak, nie? I z tego elementu, żeby sobie żartowali przy okazji skateparku, tak? Że jest zamknięty, bo w ogóle jakaś ścianka wspinaczkowa tam jest zamknięta, też ogrodzona od początku do otwarcia, bo od otwarcia nie udało się uzyskać zgody na jej użytkowanie. Naprawdę. Ale to nie jest tak, która była wykorzystana w kampanii wyborczej i tak dalej. Dobra, czyli jakbyśmy za rok chcieli zrobić jakiś rzad prywatny, to możemy powtórzyć ten ze skateparku. No, wydaje mi się, że to już monotonne mogłoby być, ale... Czekaj, bo Przemek pisze, że teraz będą mieli okazję pójść na skatepark, jak dojdzie do strajku ludzie. No tak, w sumie tak, nie? Bo tak naprawdę od poniedziałku jest strajk nauczycieli. Wszystkie szkoły w Bolesławcu, prawie wszystkie przedszkola i wszystkie szkoły ponadgimnazjalne. Jeszcze się mówi ponad gimnazjalne, jak już nie ma gimnazjum. Są oddziały. Oddziały gimnazje już dogorywają. Tak, nie? Oddziały gimnazjum. I oprócz zespołów szkół mechanicznych i MDK-u, który w sensie prawnym jest poniekąd szkołą, spóźnili się, tak? W strajku, ale tak naprawdę to dzisiaj ludzie nie wiedzą, czy jak pójdą do szkoły, czy nie pójdą, czy będą lekcje. Kompletnie. To jest taki trochę chaos, nie? Z tym wszystkim. Ale jak wszyscy, jak nie będziecie mieli lekcji, to możecie iść na skatepark. Nie trzeba mieć karty mieszkańca, chociaż Kuba sobie wyrabia. Nie rozwinął tej myśli o bałaganiu Amerykanów. Michał ani nie napisał, w których lokalach nie są obsługiwani. Witamy Maćka, Tomka, Kasię. O, Michał pyta, czy wiadomo coś, na czym stanęły plany przebudowy skrzyżowania przy wiadukcie. Michał, chodzi ci pewnie o drugi most. Wiadukcie to tak. Nie, chyba tam jak jest drugie liceum. Tam niedaleko. Jeśli takie 4 lata będą wybory, to się dowiemy, jakie są plany. Tak samo jak tam z drugim mostem nad Bobrem i tak dalej. Ja bym się nie spieszył, bo teraz jest dłuższa kadencja. Rozbito grupę kradącą bankomaty. Kojarzysz tych gości? Słyszałem o incydencie wjechania traktorem, tak, ciągnikiem w jakąś kamienicę. No, facet uciekał traktorem przed radiowozem policyjnym. Z bankomatem. To jest tak głupie. Nie, bankomatu nie ukradł, nie udało się. To jeszcze. Usiadł w traktor i zaczął uciekać. Nie? I tam jego kolegów z jakiegoś busa, do którego chcieli wpakować ten bankomat, też złapano. Wideo z tego zatrzymania chyba i zdjęcia i tekst, całą informację macie na Bolec Info oczywiście już dzisiaj. To idioci jacyś są, nie? No drastycznie mówiąc, ale no inaczej się nie da. Tak sobie myślałem, żeby w tym programie na przykład co tydzień wybierać jakiegoś... Głupie słowo idiota. Jest jakieś słowo takie młodzieżowe, które zastępuje to? Smród. Smród, okej. Okay. Jakiegoś smroda tygodnia i na przykład coś pozytywnego, jak można powiedzieć? Jak się mówi w twoim pokoleniu, że coś jest okej? Okay? Ja mówię, że jest okej, okay, no ale nie wiem. Że jest okej. Okay. No to na przykład kogoś okej okay i tak dalej. No to na przykład twoim zdaniem kto wygrywa smroda tygodnia? Ten kolor, któremu przeszkadza kolor skóry inny od jego koloru skóry, czy ten kolor od traktora? Nie, od traktora. Od traktora, przebija wszystko. Tak? No dobra, to jesteś na tym tygodnia, kolego. A okej, okay, tygodnia? Coś ci się kojarzy okej, okay, tygodniu? O, Sylwek nas ogląda. Słuchajcie, Nowy Jork nas ogląda. Cześć, Sylwek. Więcej Nowego Jorku nas dzisiaj ogląda w ogóle. Tak? Tam, tak jest. O skrzyżowanie Michałowi chodziło o to, gdzie jest stóżka codziennie. Michał nie ma pojęcia o przebudowie tego skrzyżowania. Sprawdzimy temat, dowiemy się. Pytałem cię, o co i mówisz, co? Aha, okej, okay, tygodnia. Nie mam pojęcia. Ja mam pomysł, nie? Ale będę stronniczy, bo byłem na imprezie w Nowogrodzcu. Otwarto byłeś, nie byłeś. Nie byłem. Nie byłeś. Widzisz, żałuj, przejedź się. Do Nowogrodzca. Centrum Kultury i Sztuki Muza. Tam taki stary czerwony kościół, zwany Czerwonym Kościołem. Pewnie dlatego, że jest czerwony i że był kościołem. Pomysłowo. Przez ileś tam lat był salą gimnastyczną, taką zaniedbaną, taką wiesz, mroźną, zimną i tak dalej, nieogrzewaną.
Miasto i gmina Ogrodź zwaliły kupę kasy. 2 lata tam robili remont i zrobili piękną salę koncertową, kinową, wystawową i wszystko inne. I w poniedziałek zagrała Anita Lipnicka na Dzień Dobry. We wtorek Marcin Sujka, Voice of Poland. Ładnie się zwinęło, widziałeś? Popatrz. Masz. I tam się będzie działo kupę imprez teraz. Tak w skrócie, to niedługo będzie koncert Dali Zawiałow i występ kabaretu pod Wyrwi Grosze. Co ty myślisz o tym, że nawet takim to przeginają trochę, że robią takie miejsce kulturalne? Czy to jest Super, raz? Super. To nie jest duża miejscowość, nie? Miasto. No tak, ale wydaje mi się, że to jest super sprawa. Nie wiem, w Bolesławcu też się dzieją fajne różne eventy i w Nowogrodzku wydaje mi się, że w żaden sposób nie jest gorszy pod względem takim kulturalnym i super sprawa. Był na tym otwarciu, słuchaj, senator, nie chcę pamiętać imienia, chyba Krzysztof Mróz, co prawda z PiS-u, ale gadał sensownie, z całym szacunkiem i powiedział coś takiego, że tam jest taka, teraz nie jestem pewien, czy on to powiedział, czy powiedział to starosta Tomasz Gabrysiak, że jestem taka odwrotna kolejność w tym Nowogrodzku, że oni najpierw stworzyli festiwal muzyki imienia, festiwal nazywa się Muzyka Józefa Ignacego Sznabla, kompozytora, który się narodził w Nowogrodzku. Rozbujali go, bo on już 10 edycji miał, teraz będzie miał 11, a potem dopiero zrobili coś, gdzie ten festiwal będzie miał swój dom. A u nas często robi się odwrotnie, że najpierw się robi jakiś obiekt, na przykład amfiteatr nad Bobrem w Bolesławcu na basenach, czyli lokalny Roland Garros. Nie mamy olbrzymi amfiteatr, jest totalnie wykorzystany. A potem się szuka pomysłu na imprezę, którą by tam można zrobić. Chyba która strategia ci się widzi bardziej? No Nowogrodź jest tutaj niestety przegania nas. Właśnie jeden widz tam do Nowogrodza dołączył, Andrzej, aczkaj, bo nie wiem, czy on jeszcze jest z Nowogrodza. Sylwek pije pierwszą kawę i nas pozdrawia. Sylwku, smacznej kawy ci życzymy. Marcin też nas ogląda. A propos tej muzy w Nowogrodzu, to może być okej tygodnia, tak? Tak, to może być okej. Będziemy chwalić władz, bo my w Bolec Info nie chwalimy władz, ale dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodzu, Eliza Szwed, fajnie burmistrz to rozwiązał, bo w dniu otwarcia przedłużył jej kontrakt, to znaczy dał jej kontrakt na kolejne lata, nie? I w niedzielę, jakby ktoś się nudził albo nie nudził, albo interesowałby go takie rzeczy, to w niedzielę 7 kwietnia o 16 właśnie w Centrum Kultury i Sztuki Muza w Nowogrodzie z Lubańska 39, Czerwony Kościół, odbędzie się wernisaż prac Elżbiety Magarewicz, Walka o wolność. To tyle. Tu masz a propos walki o wolność, białe i czerwone. Bankomaty. Słyszałeś o gościach, którzy zgubili trumnę? Coś tam słyszałem, ale może pan... Jechali sobie przez Pławną i wypadła im trumna i ona tam leżała dosyć długo podobno. I nikt jej nie mógł znaleźć, nie? Ciekawe. Monty Python. Pytanie dla kogo, wiesz, bo to tak. My mamy takie Monty Pythonowskie poczucie humoru raczej. I dla rodziny tej... To na pewno nie jest. To był zmarły czy zmarła? Wojtek podpowiada, że to była zmarła. Mi się przypomniała taka drastyczna historia a propos tego, wiesz, że tam, nie wiem, z 10 lat temu jeszcze pracowałem w Gazecie Wrocławskiej. Wrocławski Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej dostarczył na pogrzebnie tą osobę, którą miał dostarczyć. Nie? I to była drastyczna historia zupełnie, bo rozpoznał bodajże syn tej pani to ciało, znaczy nie rozpoznało, tak, nie? To tak... No niesmacznie. Niesmacznie, nie? To nie byłoby okej tygodnia na pewno, ale... Nie, to musimy zmienić. Musimy wymyślić inne określenie, nie z tego tygodnia, coś negatywnego. Macie jakąś propozycję? Weźcie w komentarzach, napiszcie na przykład, gdybyśmy co tydzień wybierali coś, co jest OK. Że coś jest na przykład OK-em tygodnia, no to Eliza Szwed, jesteś OK-em tygodnia. Tak. Tak? Czy pani dyrektor Eliza Szwed jest OK-em tygodnia, a coś negatywnego? Paweł pyta, czy wiadomo już, jakie zespoły wystąpią na Dniach Ceramiki w Bolesławcu. Paweł, wiadomo, tylko że my tego nie wiemy. Tak na marginesie. Cześć Monika. Bo cały świat zagląda. Jakiś negatyw. Jak określić coś negatywnego? Nie mam plamy powiedzieć. Tygodnia. No plama tygodnia. Plama tygodnia, plama tygodnia. Dobra. Kierowca ciężarówki wiozącej zwłoki, plama tygodnia. Dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękuję Ci, że przyszedłeś. Dziękuję tutaj. Przejedź się rowerem miejskim w Bolesławcu. Przejadę się na pewno. I daj mi znać, jak poszło. Okay. I nie przejmuj się głupimi komentarzami na forach internetowych. Pozdrawiam. Pozdrów komentujących. Autora komentarza, który napisał o Kubie tak, że Kuba się roześmiał, pozdrawiamy serdecznie i życzyłem mu, żeby nikt go tak nie nazywał, jak on nazywa innych. O, dziękuję. Dziękuję.